Witam wszystkich serdecznie. Zaczynamy turniej, w tym tygodniu turniej dużych zespołów z poziomami najczęściej 30. Jest to spowodowane tym, że dawno nie streamowaliśmy tego turnieju, a poza tym zbliża się patch 37. Dla osób, które jeszcze się do tej pory nie zorientowały, premiera nastąpi 12 maja. No, warto by zobaczyć, jak walczą tutaj zaawansowane zespoły i jak się to zmieni po wprowadzeniu nowych umiejętności. Widzimy pierwszy punkt. Mamy tutaj mały zespół armady, jakichś pretendentów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Szanse wydają się być całkiem wyrównane, w związku z tym, że tak jak mówiłem, nie jest to pierwszy zespół armady, także nie muszą być tacy dobrzy, jak ich znajomi z pierwszego teamu, no, aczkolwiek widzimy tutaj parę ksywek, które mogą się kojarzyć i z całkiem dobrymi graczami. Jak widzimy, same walki są cały czas troszeczkę chaotyczne. Być może wynika to z braku zgrania poszczególnych zawodników, ale drużyna atakujących niebieskich, Bloodline, całkiem sobie nieźle radzi. To znaczy, obrona armady jest rozbijana i co chwilę widzimy, że jacyś pojedynczym zawodnikom udaje się dostać na środek. No i nawet widzimy tutaj. Być może zakończy się to jakimś tam umiarkowanym przejmowaniem w czasie. No ale oczywiście tutaj jeszcze raz wychodzi na to, że armada jest wystarczająco mocnym zespołem, nawet w drugim składzie, żeby poradzić sobie z niebieskimi. Wydaje się, że to po początkowych względnych sukcesach niebieskich udało się przejść czerwonym do kontrofensywy. Co prawda tutaj widzimy, jacyś pojedynczy zawodnicy próbują się dostać na środek i coś ugrać, ale prawda jest taka, że nie za bardzo im to wychodzi. Głównie dlatego, że dzielą się, że atakują w rozproszonej grupie, bez jakiejś myśli przewodniej, bez żadnego tutaj pomysłu na tą grę. Bardzo dobre wejście tutaj tanka. Przewróceni praktycznie wszyscy niebiescy, którzy zdecydowali się wedrzeć na pomoc. Zaraz przybiegła lodowa, która dogroziła przewróconych i jak widzimy, sytuacja została szybko opanowana przez obrońców. Co ciekawe, w drużynie atakujących znajduje się jeden gunner. Rzadko się to zdarza. I jak widzimy, czy raczej nie widzimy, no jego potencjał jest praktycznie niewykorzystywany. Zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby tutaj zagrać tradycyjnie, czyli z saperem. No ale skoro taką decyzję podjęła drużyna, być może z powodu braków kadrowych, to musimy to uszanować. Tylko tak naprawdę, o właśnie, widzimy tutaj Tesle. To było ciekawe wejście. I myślę, że to jest klucz do sukcesu ewentualnego drużyny atakującej. Pytanie tylko, czy pozostała część drużyny zdoła wykorzystać ten potencjał i wykorzystać możliwości, jakie otwiera przed nimi użycie kanoniera. Jak widzimy, obrona
armady składa się tu przede wszystkim ze znanych graczy, takich jak Gandalf, Headquarter czy Frost Crystal. Ta trójka zawodników, może jeszcze z Firemeister, wydają się być tutaj trzonem obrony drużyny czerwonych. Teraz troszeczkę troje z tych, których wymieniłem, wysparowało się do przodu. No ale od razu, jak widzimy, Skyfire, jakiś ogień Inkwizytora i cały atak załamał się jeszcze zanim się na dobre rozpoczął. No i znowu jakiś pojedynczy, prawdopodobnie zawodnik niebieskich zjawił się na punkcie, no ale to za mało, nawet tank, jak na tanka, żeby przejąć, żeby ugrać dla drużyny niebieskich coś więcej. Widzimy, cała drużyna czerwona wycofała się, no i samotnego tanka no, sklepała jak małą dziewczynkę. Bardzo ciężko nadążyć tutaj za przebiegiem akcji, z tego względu, że drużyna niebieskich jest bardzo rozproszona. Jak widzimy, ataki więcej niż 4 osoby się nie zdarzają. No to jest podstawowy błąd tego zespołu. No, nie można sobie pozwolić na takie rozegranie, jeżeli chciałoby się pokonać przeciwników. Ktoś tu pisze, że dwie lodowe są bardzo złe. No właśnie, w drużynie niebieskich nie ma lodowych, czyli nie ma podstawowych klas, które wpływają na tak naprawdę kontrolę pola gry. I znowu widzimy, znowu samotny tank. Pytanie tylko, czy to jest jego indywidualna decyzja i kogo tu winić za tego typu akcję. Czy winić tanka, który nie pilnuje swojej drużyny, czy winić drużynę, która nie nadąża za tankiem. Samotny tank nie ma szans, choćby miał 100 tysięcy punktów życia, nie ma szans tak naprawdę przejąć punktu, jeżeli tak mobilna drużyna jak drugi zespół armady próbuje go powstrzymać. Bełci, też znany zawodnik, długo w grze, może nie należy do ścisłej czołówki, ale na pewno zaangażowania nie można mu odmówić. Jak widzimy, no tak naprawdę lodowe tutaj dzielą i rządzą w tej grze. Gdyby nie lodowe, to tak naprawdę armada byłaby być może w dużo większych tarapatach. Przydałoby się na pewno lodowe drużynie atakującej. To, że ich nie ma, no to tylko podkreśla dominację czerwonych. Tutaj bardzo dobrze widzimy, jak pracuje Thornblad tarczą. Praktycznie wszystkie ataki wprowadzane w jego sojuszników zostały przez tarcze przejęte. No niestety, jak widzimy, no już drużyna obrońców posiada taki zestaw class pointów, punktów klasowych, że nawet dobra obrona tanka nie jest w stanie przesądzić tutaj o jakimkolwiek zmianie w tym, co się dzieje w sytuacji na boisku, na planszy. Jak widzimy, no czerwoni przebijają się przez pojedynczych zawodników jak ciepły nóż przez masło. W sytuacji, w której niebiescy starają się grać grupowo, pojedynczy zawodnicy są wabieni czy ściągani głębiej między czerwonych i dobijani. Bełc, jak widzimy, wykorzystał tutaj moc ognistej podrzucenia, tak naprawdę cały czas miał żółtą tarczę nad głową. Wystarczyło tylko lekkim uderzeniem uderzyć przeciwników i zabijać ich, także strata 10 class pointów i mały efekt, mały zysk dla całej drużyny.
Widzimy tutaj, o, kolejny Ancymon, Notohop, Inkwizytor, najszybsza klasa w grze. Swobodnie mógłby pobiec dalej i uderzyć lekkim obrońców. Być może któregoś zabić, osłabić w ten sposób ten mur, który tutaj postawili, ale niestety nie udaje się, nie udało się, bo w ostatniej chwili zrezygnował, pobiegł inną drogą i nie wykorzystał tej chwili, którą miał, kiedy był nieśmiertelny i mógł zabijać jednym lekkim uderzeniem. Tymczasem widzimy tutaj od tyłu czy od boku bardziej część zawodników drużyny niebieskich udała się na punkt, no ale też walczą przeciwko dwóm lodowym i dwóm ognistym, także Skyfiery lecą na okrągło i tylko w chwilę po tym, jak tylko znajdzie się gdzieś grupa niebieskich, to no chyba mamy problem z połączeniem, dziwnie zachowujący się. Aha, zakończył się mecz, dlatego były takie dziwne zachowanie zawodników. No i jak widzieliśmy, dość szybko rozstrzygnięte spotkanie. Nawet nie zorientowałem się, kiedy czas upłynął. Kilka akcji było na pewno ciekawych, poszczególnych zawodników można by wyróżnić. Było parę niedociągnięć, ale wiadomo, to nie są najlepsi zawodnicy. Do najlepszych jeszcze dojdziemy. Na pewno gra jest bardziej dynamiczna niż na niższych poziomach i na pewno ogląda się to ciekawiej. Bardzo wszyscy są ciekawi, że szczególnie dominacja tych najlepszych zespołów, mam tu na myśli Armada Exclusive, zmieni się w momencie wprowadzenia patcha 37. No wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym tygodniu turniej odbędzie się na nowych zasadach, z nowymi umiejętnościami i będziemy mogli się przekonać o tym naocznie. Przypominam, dla osób niezorientowanych, patch 37 został zapowiedziany na wtorek, jeżeli się nie mylę, to jest 12 maja. No i wtedy wejdą także nowe umiejętności. Nie wszystkie umiejętności będą przypisane zawodnikom, nie wszystkich skilli będzie można używać w trakcie danego meczu. To z pewnością wpłynie na jakąś tam randomizację sytuacji na boisku. No i będzie wymuszało na zespołach dostosowywanie swoich umiejętności do aktualnych przeciwników. Szczegółowe informacje na temat zmian, które przyniesie patch 37, znajdują się w polskiej sekcji forum. Tam zostały szczegółowo opisane wszystkie elementy, wszystkie zmiany. Być może na stronie na pewno też znajdują się takie informacje, być może nawet na polskiej wersji strony po polsku. Zainteresowanych odsyłam. No i drugi mecz rewanżowy. Tym razem Armada będzie, przynajmniej powinna, atakować. No i wszystko wskazuje na to, że będzie to też krótkie spotkanie, gdyż zespół z dwoma lodowymi i dwiema ognistymi wiedźmami tylko się przebić i odpowiednio przejmować pierwszy i drugi punkt. To nie jest długa mapa, także to raczej nie należy spodziewać się
nie należy spodziewać się jakichś tutaj przedłużeń. Tym bardziej, że jak widzieliśmy, armada miała dużą przewagę w poprzednim spotkaniu. No i mecz rozpoczął się. Drugie spotkanie 1/4 finału dużej ligi z Storm to Breeze. Widzimy obrońcy, tym razem czerwoni z Bloodline, ustawili się na punkcie. Nie jest to dobra taktyka. Tak naprawdę powinni przesunąć się troszeczkę bliżej wyjścia i tak naprawdę zamknąć armadę w tych wąskich alejkach, które widzimy przed sobą, ale armada wydaje się, że zaraz zaatakuje gdzieś z boku, bo wydaje się, że na coś czekają. Aha, na razie się obudowali na punkcie. Dziwna taktyka, tak naprawdę do niczego nie prowadząca, a nabijanie punktów klasowych saperowi. Znamy to, to jest zagrywka dużej armady, średnio skuteczna i zupełnie niepotrzebna. Na pewno odbija się to na widowiskowości tego spotkania. No i jak widzimy, znowu lodowe dają czadu. Czerwoni dali się podpuścić, wyszli troszeczkę przed tutaj gmach, który mają bronić i zostali zdominowani przez lodowo i drużynę niebieskich. Ten mecz, ten punkt właściwie prawdopodobnie już zostałby zdobyty, gdyby tylko armada nie bawiła się w jakieś tam podchody i nabijanie punktów klasowych dla sapera. Być może wraz z nowym patchem w jakiś sposób zostanie to wyeliminowane, ten problem z teleportem, aczkolwiek w patch note nie zostały żadne napisane zmiany dotyczące właśnie tego nabijania punktów klasowych. Uważam, że to powinno zostać zmienione, bo traci na tym zdrowa rywalizacja, duch fair play i samo widowisko. Jeżeli Panzer miałby być kiedyś sportem w takim pełnym znaczeniu tego stwierdzenia, tego określenia, to na pewno trzeba by wyeliminować takie rzeczy jak właśnie nabijanie sobie punktów klasowych przed samym meczem. No i jak widzimy, armada nie kwapi się do tego, żeby cokolwiek zrobić. Tutaj widzimy dwie osoby na środek wbiegają i wszystko wskazuje na to, że to są jedyni zawodnicy z tego zespołu, którzy w ogóle porwą się na to, żeby podejmą próbę przejęcia tego punktu. No, jak widzimy, dwie lodowe, ognista, bez problemu poradziły sobie praktycznie z całą ekipą obrońców, jaka się tu znalazła. Pytanie, czy armada gra na czas? No nie wydaje mi się, więc po co to robią, po co się bawią tak naprawdę, zamiast zrobić to, co powinni zrobić od samego początku, ciężko powiedzieć. Bardzo dobre wejście, akurat w czas, żeby przerwać atak Berserkerowi. Świetne wejście lodowej, która niestety pod presją tarczy się ugięła. Bardzo dobrze postawiona mina, wypychająca obrońców z punktu.
jeszcze lód na ziemi, żeby kolejni obrońcy nie mogli wbiec. O właśnie, widzimy jak się kończy próba wbiegnięcia na środek. No ale... No i w ten sposób punkt został przejęty. No i swobodnie atakujący mogą przejść do ofensywy na drugi punkt. Aczkolwiek jak widzimy tutaj już praktycznie cała drużyna czerwonych, no chyba jednak zaspała parę sekund i punkt został zajęty. Teraz następuje ta faza obrony, czyli próby spychania zawodników obrońców z punktu, aby to zwycięstwo dowieść do końca i punkt utrzymać aż do zapełnienia się zegara widocznego w górnej części ekranu na kolor niebieski, co właśnie w tej chwili nastąpiło i mamy ćwierćfinał zakończony. Jak widzimy, armada w niekompletnym składzie. Headquarter, zdaje się, że coś mu się stało, rozłączył się, ale nie miało to wpływu na wynik tego spotkania. Jak widzimy, wszystkie spotkania już się zakończyły w 1/4, więc za chwilę będziemy mogli przejść do oglądania półfinału. A tymczasem tutaj za chwilę rozpocznie się półfinał małej ligi. Wszystko wskazuje na to, że w tym tygodniu tylko 3 zespoły tak naprawdę tutaj wzięły się do gry. O właśnie. No i mamy do wyboru albo bratobójcze spotkanie armady, albo Exclusive i sojusz czeskosłowacki. No, zobaczmy sobie to spotkanie. Wydaje się, że te zespoły będą bardziej wyrównane niż dwie armady.
Spotkania półfinałowe rozpoczynają się na Orkowym Grodzie. Kolejna mapa w zdobywanie punktów. A raczej nie powinniśmy mieć tutaj żadnych zaskoczeń w trakcie meczu. Exclusive się broni. Czesko-słowacki sojusz atakuje. Wszystko wskazuje na to, że to spotkanie będzie trwało 15 minut, czyli pełny czas. Czas gry. Jest co prawda niewielka szansa, żeby Czesi ze Słowakami przejęli pierwszy punkt, właściwie drugi punkt, bo pierwszy, jak widzimy, jest tutaj na dole i praktycznie nie da się go obronić. Drugi punkt, no ale potem już kolejny, no raczej mało prawdopodobne. Zresztą zobaczymy, jak to będzie wyglądało za chwilę. No, nawet nie 15 minut, tylko 12, nie cały minut. Widzimy, niebiescy atakują prawą stroną. Typowy atak. Widzimy, ustawili się za tarczami tanków. Za chwilę właśnie powinny wbiegać pojedyncze lodowe. I tutaj wykorzystywać właśnie tarcze, żeby reszta drużyny mogła spowolnionych czy zamrożonych wrogów podobijać. No i jak widzimy, no niebieskim nie wyszło to najlepiej. Exclusive zniszczyło tak naprawdę atakujących, no ale tymczasem pojawił się gdzieś teleport z drugiej strony i niebiescy, wykorzystując taką dywersję, niby się podkładając, starają się z zaskoczenia przejąć pierwszy punkt. No ale jak widzimy, sprawa szybko zostaje wyjaśniona. Exclusive szybko wraca i wszyscy niebiescy zostają tutaj szybko pozbawieni życia. No a teraz już radosna bieganina za pojedynczymi niedobitkami, w tym przypadku jest to lodowa. No i znów widzimy całą niebieską drużynę przy punkcie. Jest to spowodowane tym, że Exclusive nie pokwapiło się, żeby zniszczyć teleport, ale w sumie dla nich to może i lepiej. Oni nie giną w tym meczu, więc przynajmniej się nie nudzą. O, genius Nagato chyba przyszedł rozbić teleport, którego już zresztą nie ma. Został przeniesiony na drugą stronę prawdopodobnie, ale ja też nie widzę po nim śladu. Tym razem niebiescy zdecydowali się wznieść most. Już parokrotnie to mówiłem na streamach. Ten most to nie jest najlepszy pomysł. To jest wąskie przejście, gdzie ogarnięte lodowe właśnie robią z przeciwnikami co chcą tak naprawdę. Wystarczy, że jedna osoba z tą klątwą zginie w tej chwili i cała drużyna będzie zamrożona. No aczkolwiek dość nieźle sobie tutaj niebiescy radzą póki co. Pytanie tylko jak długo to wystarczy. Być może służyć troszeczkę zlekceważyli tutaj atakujących, no ale trudno im się dziwić. Wszystko wskazuje na to, że tutaj Asmoj w pojedynkę próbuje powstrzymać. No dość nieszczęśliwie tutaj znalazł się na krawędzi urwiska i nie mógł sobie poradzić z wejściem. No ale to tak naprawdę nie odwiodło nikogo z nich od tutaj finału. Tego starcia. No jak widzimy, no użycie tego mostu nie na wiele zdało się drużynie niebieskich. Po początkowych niewielkich sukcesach
Exclusive szybko odnalazło tutaj właściwe miejsce w tej grze. Bardzo dobry tutaj instant. No, co prawda nie, wrogowie nie zostali podobijani, ale to pozwoliło czerwonym się przegrupować. Teraz bardzo, bardzo szybkie, bardzo dobre wejście tanka. No i Berserker, Genius Nagato, całkiem zmyślna tutaj akcja, ale zakończona interwencją lodowej. Tak naprawdę w złym momencie zaczął, lodowa błyskawicznie się zorientowała, zamroziła go w trakcie użycia tej umiejętności i straty z tego tylko wyszły w postaci ubytków punktów klasowych, a efekt był prawie żaden. Tym razem niebieskim z zaskoczenia udało się przejąć połowę punktu, ale wciąż wydaje się to zbyt mało, żeby stanowiło jakiekolwiek zagrożenie dla ekskluzywów. Jak widzimy, drużyna czerwonych wszędzie, gdzie się tylko da, tworzy przewagę liczebną. Oni się nie muszą śpieszyć, jak tylko słyszą gong, że punkt zostaje przejęty, czy zaczyna być przejmowany, mogą dokończyć to, co aktualnie robią i jeszcze zdążą, o tak jak w tej sytuacji, zjawić się i wyjaśnić sytuację. No to wyglądało, jakby Jumper miał tutaj jakiegoś laga, niby się pchał, niby taranował, ale tak naprawdę wyłapał prawdopodobnie od Berserkera któregoś cios i zakończyło się to, jak się zakończyło. W tym spotkaniu bardzo dobrze widać, jak powinna wyglądać współpraca między lodowymi wiedźmami a tankiem. Tank praktycznie nieustannie osłania swoich sojuszników tarczą. Mimo że tego nie widać w punktach, dwóch tanków w ekskluzyw jest na ostatnim miejscu, no ale tak naprawdę mecze ligowe czy turniejowe rządzą się swoimi prawami i tutaj nie chodzi o to, żeby zdobywać punkty, tylko o to, żeby jak najbardziej pomóc swojej drużynie. No, Swifty, możesz przestać mrozić. I widzimy, Exclusive wycofuje się na szczyt mostu tylko po to, żeby zwabić na niego przeciwników. No i jak widzimy, efekt został osiągnięty i cała drużyna niebieska ponownie jest rozbita. Zdecydowanie nie powinni oni próbować atakować przez tą kładkę. Tak samo jak Exclusive nie powinno teraz zajmować się uszkadzaniem tego mostu, na przykład przez tego mortara, który bardzo nieszczęśliwie spadł, i aż dziwne, że nikt z niebieskich nie pobiegł na dół i nie próbuje go tutaj zniszczyć czy unieszkodliwić. Prawdopodobnie pociski moździerza już się skończyły i dlatego został porzucony. No tak naprawdę widzimy, szkody mostowi niewielkie zostały wyrządzone. No i tak jak mówiłem, no nie ma sensu niszczyć tego mostu, bo większy pożytek dla obrońców jest wtedy, jeżeli po tym moście wbiegają napastnicy niż atakują bocznymi torami. Bardzo dobra tarcza Asmoja, jak widzieliśmy, lodowa próbowała tutaj dokazywać, ale no niestety mrożenie przez tarczę się nie przedostaje. Nowy patch przyniesie kolejne osłabienia tej klasy, także być może już niedługo lodowa nie będzie taką kluczową postacią w trakcie meczu. Być może z poszczególnych drużyn wypadną
podwójne lodowe, może pojawi się jedna. No ale zobaczymy, zobaczymy. Wszystkiego dowiemy się prawdopodobnie już za tydzień. Chociaż wtedy też jeszcze będą wczesne przymiarki do wszystkiego. No i zobaczymy. Ostatnie 3 minuty, no i nie zapowiada się, żeby niebiescy w jakiś sposób przełamali tę niemoc, która trzyma ich właśnie tutaj przy tym moście. I która pozwala czerwonym, no, miażdżyć ich tak naprawdę. Czerwoni już tutaj sobie naprawdę bezczelnie poczynają. Przychodzą pod sam punkt niebieskich i... No jak widzimy, skutecznie pacyfikują wszystkich konkurentów, przeciwników. Pojedynek tytanów. Zakończył się zwycięstwem Damaitiego. Wszędzie tylko widzimy trupy niebieskich, no ale nie ma się co dziwić. Różnica klas tych zespołów jest zbyt duża, żeby to spotkanie miało zakończyć się w inny sposób. Teraz Exclusive sobie tutaj dość poczyna bezczelnie, a tymczasem na punkcie dwie lodowe i tank, zdaje się, próbowali coś tutaj ugrać.
No i mamy drugie spotkanie półfinałowe. Tym razem armada będzie atakować i to też nie powinno trwać za długo. Widzimy ekskluzyw wyruszyło, tym razem ruszyli lewą stroną. I mimo tego, że atak trwa, to starają się trzymać wszyscy jednego miejsca. Co prawda tutaj częściowo już wyszli w stronę punktu, zostawiając z tyłu kilku orków. No, decyzja jak najbardziej zrozumiała, z tego względu, że w poprzednim meczu zarysowała się wyraźna przewaga Exclusive, więc wszystko wskazuje na to, że tutaj też nawet pojedynczy, pozostawieni sobie zawodnicy poradzą sobie tak naprawdę. Co prawda czerwoni tutaj dwoją się i troją, próbują odzyskać jeszcze punkt, no ale myślę, że już jest za późno, a ich jest za mała ilość. O właśnie. Ledwo atak się rozpoczął, już się zakończył. Jeszcze tutaj dożynanie niedobitków i zaraz będzie można zaobserwować atak na kolejny punkt. Jak widzieliśmy, teleport został zbudowany już wcześniej. Prawdopodobnie jakiś berek przeskoczył przez bramę, otworzył ją. Krasnoludek zbudował teleport i Exclusive już zajmuje się przejmowaniem punktu numer 3. ...42 sekundy i już widzimy całą drużynę biegnącą w stronę ostatniego punktu. Jem zupę widelcem. Nie ma dzisiaj małego turnieju w związku z tym, że w przyszłym tygodniu już będzie nowy patch. Zmienią się zasady turniejowe w tym sensie, że będą inne umiejętności i dlatego zdecydowałem się w tym tygodniu streamować wyższy, duży turniej po to, żeby zobaczyć jak grają zawodnicy i żeby wyraźne były zmiany, co ewentualnie, jak zmieniły się te taktyki poszczególnych zespołów. No jak widzieliśmy, zdobycie ostatniego punktu to była czysta formalność. Jeżeli po finale zostanie jeszcze trochę czasu i jeszcze będzie trwał mały turniej, to wtedy sobie finał obejrzymy, ale z tego co widziałem, małe jest prawdopodobieństwo takiej sytuacji, ponieważ tam było wyraźnie mniej zespołów w tym tygodniu. 3, jeżeli się nie mylę. Prawda, jeszcze tutaj półfinałowy pojedynek trwa, no ale zobaczymy. Bo tutaj jeszcze armada walczy ze swoimi zmiennikami. Czy się hajsy zgadzają, czy nie zgadzają? Nie wiem. Wiem, że patch wreszcie wyjdzie. Gdzie... Świetny pretekst dla wielu, żeby wydać pieniądze na kryształy, ponieważ zmienią się umiejętności i prawdopodobnie trzeba będzie zmienić niektóre
runy. Wszystko wskazuje na to, że lodowa na przykład będzie musiała zmieniać runy z tego względu, że dojdzie skill, który dzięki któremu mana będzie zastępowała lodowej życie. No i większa ilość tej many będzie pozytywnie wpływała na żywotność lodowych wiedźm, a jak wiemy, lodowe są dość mało żywotne. No i widzimy, duża armada troluje małą armadę, bawi się mostem, nie pozwalając tak naprawdę swoim kolegom z drużyny, nie z drużyny, tylko z klanu, wejść na punkt. Myślę, że w tym miejscu możemy sobie kamerę zostawić. O proszę, brama już padła. Wszystko wskazuje na to, że tym razem armada chce trochę poprzedłużać ten turniej. I pozwoliła swoim kolegom z zespołu przejąć pierwszy punkt, czy drugi. Bardzo tutaj naiwne wejście Gandalfa na minę. Minę, która znajdowała się tam naprawdę bardzo długo i było dużo czasu, żeby ją wypatrzyć. Jak widzimy, pierwszy zespół armady praktycznie nie ginie, więc to, że pozwalają drugiemu zespołowi, w tym przypadku niebieskiemu, podejść bliżej, to jest czysta tutaj jakaś zabawa z ich strony. Coś ciekawe tutaj zagranie. Pytanie tylko, jak długo się utrzyma z tym moździerzem w tym miejscu. Zagranie się chyba średnio uzgodnione z towarzyszami, ponieważ jak widzimy, impet i zaskoczenie spowodowane tą pozycją Mortara nie został wykorzystany w pełni. Już Vigrid tutaj odwdzięcza się tym samym. No ale jak widzimy, Mortar tutaj czy niewiele pomógł niebieskim. Tymczasem teleport cały czas znajduje się. Myślę, że jest troszeczkę za daleko. Tak naprawdę większy problem dla drużyny niebieskich jest dobiec
do punktu właśnie z tej strony niż od dołu. Bardzo dobre wejście tutaj tanka, ale niewiele to zmienia tak naprawdę, bo za tym wejściem nie było praktycznie żadnego z jego sojuszników. Tutaj Steel Gear się dał wpuścić w maliny, tak naprawdę dał się podpuścić, pobiegł za healerem i wpadł prosto w nadbiegającą gromadę niebieskich. Firemeister, dobre podrzucenie, ale zamiast to wykorzystać i uciec. Takie wdawanie się w klepaninę. Pozdrawiam mamę, jem zupę widelcem. Bardzo dobre tutaj instanty, aczkolwiek dwa to zdecydowanie nadmiar. Wystarczył jeden, jak widzimy, duża armada chwilowo w poważnych opałach. No ale myślę, że właśnie odrodzili się i jeszcze zdążą na punkt, zanim tak naprawdę niebiescy wykorzystają tę przewagę, którą sobie chwilowo wypracowali. Wreszcie niebiescy zdecydowali się na atak typowy, czyli prosto z punktu odradzania. No ale jak widzimy, zmiany elektryki tutaj nie wprowadza żadnych zmian w sytuacji na mapie. Widzimy jak tank zabezpiecza Berserkera po przyjęciu ciosu. Też warto się przyjrzeć takim obrazkom, żeby widzieć, że armada to jest nie tylko zbiór bardzo dobrych jednostek, ale to są gracze współpracujący ze sobą praktycznie w każdym elemencie gry. Tym razem ta sztuczka się nie udała, no ale ważne są próby. Kolejny mortar, tym razem z drugiej strony, też z wysokości. No i myślę, że efekt jego działania niewiele się będzie różnił od poprzedniego.
tu zdaje się Vigrid też uderza mortarem, ale... Ostatnie 20 sekund, nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja miała się w jakikolwiek sposób zmienić. No ale też to nie jest mecz, który miałby tutaj zaskakiwać. Dość nieszczęśliwa próba zniszczenia miny. No, zakończyła się jak widać na załączonym obrazku. No być może było już po meczu i dlatego mina nie została zniszczona, a odpaliła się. No i wielki finał na oblężeniu bagiennej twierdzy. Pasjonujący tutaj monolog czy dialog z naszym ulubionym lokalnym panzerowym klaunem. No ale cóż od niego można wymagać?
Oficer Kiwi, to ty? Też pozdrawia mamę. Dobrze, pośmialiśmy się, a teraz pora na wielki finał. Oblężenie bagiennej twierdzy. To jest mapa, na której. Być może tym razem także będzie miało to miejsce. Jeżeli nie, no powiem tak, to jest ostatnia szansa, żeby w tej formule pokonać armadę. Jak się uda, to dobrze. Jak się nie uda, no to trudno, trzeba będzie spróbować w inny sposób. Jak widzimy, składy troszeczkę się zmieniły w stosunku do poprzednich meczów. Happy Bunny wrócił z Inkwizytora na Ognistą. Drugi Inkwizytor, tak naprawdę nawet nie wiem kto to był. Chyba Layomi, ale głowy nie dam. No i zobaczmy. Bardzo dobre wejście Acebera. Tak naprawdę armada została cofnięta do defensywy. Co prawda Layomi jeszcze się w jakiś sposób przedarł, ale po wyrżnięciu całej armady Exclusive cofnęło się i właśnie także Layomiego spacyfikowało. No i cała drużyna biegnie już na kolejny punkt. Korzystają ze znanego skrótu. I w typowy sposób dają się tutaj zajść, spadając na pułapkę, no ale ta dopiero ostatnia lodowa Swifty, który zeskoczył, zdecydował się uszkodzić tę pułapkę. No ale to nie zmniejszyło impetu całej drużyny. Dostali się na punkt, no i powoli, stopniowo zaczynają przejmować go. Te dwa punkty są stosunkowo łatwe do zdobycia, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z tak silnymi drużynami jak w tym spotkaniu. Tak naprawdę cała trudność pojawi się dopiero na następnym punkcie. I kto gra w tę grę już dłuższy czas, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że także w randomowych grach podobna zasada jest zachowana. Minutę i jedną sekundę został przejęty drugi punkt. No i za chwilę zobaczymy, jak sprawnie Exclusive poradzi sobie z przejęciem punktu trzeciego.
drobne problemy techniczne, jak widzimy, trzeci punkt już padł. Przechodzimy do czwartego. Exclusive próbuje się tutaj. Próbuje przejąć kolejny punkt. Może obejrzyjmy to sobie z perspektywy jakiegoś zawodnika, na wypadek, gdyby znów zdarzyła się taka sytuacja, że jeszcze na chwilę będę musiał odejść. Mamy Tiza, Berserkera, który jak widzimy nawet nie bierze czynnego udziału w atakowaniu punktu. W tle widzimy, jak Exclusive przejmuje ten punkt. Co prawda jeszcze Armada też za pomocą orków próbuje tutaj jakoś temu przeszkodzić, no ale dobre wejście Berserkera i w minutę 7 sekund punkt został przejęty. Obyło się to kosztem tutaj zdrowia i życia Berserkera, ale jak widzimy na kolejnym punkcie już akcja się rozgrywa. Exclusive dostało się do tego, do punktu, no i trwa walka w obronie tego punktu, tak żeby jak najszybciej zakończyć ten mecz. No i udało się, i pierwsze spotkanie zakończyło się. Thank you. Thank you.
przed nami drugie spotkanie finałowe. Jak pamiętamy, Exclusive wygrał pierwsze. No ale atakowali, więc nie ma w tym nic zaskakującego. To jednak może pozytywnie nastroić tę drużynę i może mieć wpływ na to, co się będzie rozgrywało w drugim spotkaniu. Taka zaliczka poprawiająca morale to jest, myślę, ciekawa rzecz i może mieć przełożenie na ewentualne zwycięstwo, jeżeli tak miałoby się dzisiaj stać, to może to być niespodzianka dla niektórych. Tymczasem armada już atakuje. Tym razem bez jakichś tam sztuczek typu nabijanie punktów saperowi. Obserwujemy sobie tutaj pracę tanka. Który niestety... nie ma zbyt dużo szczęścia i został szybko spacyfikowany. Z drugiej strony, jak widzimy, Asmo i Noob próbuje tutaj ściągać łańcuchem. Mucho został troszeczkę z tyłu, ale Music wyraźnie się cofa, pragnąc tutaj wpuścić głębiej zawodników drużyny Armady. No i wszystko wskazuje na to, że ten typ, ten sposób obrony, póki co, aczkolwiek widzimy tutaj pojedynczych zawodników Armady, którzy przebijają się głębiej, także że cała drużyna musiała się cofnąć głęboko i od nowa budować swoją obronę, czy pozycję w obronie. Widzimy, mimo że tank, to poczyna sobie co najmniej jak berserker. Armada próbowała z drugiej strony przeprowadzić atak, no ale jak widzimy, rozbił się on o bardzo szczelną obronę drużyny Exclusive. Wydaje się, że Armada jest w swoim tutaj najlepszym składzie. Tymczasem ta obrona trwa już dość długo i wszystko wskazuje na to, że jeżeli Armada się nie weźmie w garść, nie przeprowadzi jednego jakiegoś przemyślanego ataku, to sprawa w wyniku pozostaje otwarta. Iceberg chyba troszeczkę za głęboko wyszedł, ale zaraz Swifty się pojawił. Co prawda też tutaj spotkała go przykra niespodzianka, no ale Ganiku spała, włączył krąg nieśmiertelności, który w jakiś tutaj sposób uchronił przynajmniej połowicznie drużynę Exclusive przed niechybną śmiercią. No i jak widzimy, no Armada przebiła się do punktu, udało im się zbudować tutaj pozycję. No i tradycyjnie, jak w
zwykle w takich przypadkach cały mecz sprowadza się do tego, żeby bronić tego punktu za wszelką cenę i nie pozwolić obrońcom wrócić. Tak się też stało. Armada przejęła ten punkt. Tak naprawdę wystarczyła jedna akcja, w której weszli na punkt i już nie dali sobie wydrzeć tego punktu. No i podobnie może być z drugim punktem. Nieważne ile trwa obrona, ważne jest to, że obrona została przełamana i że drużyna atakująca zdobyła ten punkt. Dlatego też, jak często powtarzam, atakujący przy przejmowaniu punktów mają zawsze przewagę. No i tutaj dzięki właśnie zaangażowaniu Great Freezera udało się Armadzie ponownie wykorzystać przewagę punktu i utrzymali się wystarczająco długo, żeby przejąć ten punkt. Bardzo dobra gra tanka, jak widzieliśmy, to Layomi chyba obronił tarczą kopniaka Berserkera, dzięki czemu ochronił Great Freezera przed przerwaniem mu mrożenia i cała akcja mogła się zakończyć. No i jak widzimy, a tutaj świetna akcja Hematogena, który rozmroził zamrożoną drużynę armady z broniącą środka. Co przyczyniło się, jak widzimy tutaj, do zajęcia pozycji na punkcie i być może w efekcie, no wszystko wskazuje na to, że tak, do przejęcia tego punktu. Widzimy, w jaki sposób Great Freezer rusza się po mapie. Praktycznie cały czas znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zawodników drużyny przeciwnej, ale zręcznie unika ich ataków. Bardzo dobre przeczekanie, aż Layomi się ustawi w odpowiedni sposób, żeby wbiec za jego tarczę i zamrozić przeciwników. No ale jak widzimy tutaj, Exclusive dzięki skutecznie rzuconemu Instant Freeze'owi przejęło całkowicie inicjatywę. Instant Freeze plus klątwa to jest najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zdominować przeciwnika w trakcie akcji przeprowadzonej w taki sposób, jak tutaj widzieliśmy na ekranie. Zobaczmy, jak pały grają. To się nazywa healowanie teleportu. Bardzo dobre zagranie tutaj Paladyna, który spychał lodową w kierunku przeciwnika. Bardzo często zdarza się, że jeżeli grają w drużynie lodowa i Paladyn, wtedy Paladyn wykorzystuje tę możliwość i spycha mrożącą lodową w stronę przeciwników.
Jak widzimy tutaj Wigrid próbuje supportować grupę, nie tylko stawiając konstrukcje krasnoludzkie, ale także niszcząc konstrukcję przeciwnika. To jest na pewno jeden z najbardziej wartościowych graczy, nie tylko w zespole Armady, na całym europejskim serwerze. Na pewno wielu saperów mogłoby się od niego wielu rzeczy nauczyć. Razem Exclusive wypuściło się bardzo daleko w stronę punktu odradzania armady, ale tutaj już Wigrid próbuje im przez to budować na plecach nowy teleport. Zdaje się, że armada w ogóle nie wykorzystuje tutaj mocy obydwu tanków, których posiadają, i nie wyciągają łańcuchem zawodników, obrońców z punktu. Być może mają inne założenia, ale jak widzimy, no, próby zdobycia tego czwartego punktu troszeczkę się już przeciągają. Oczywiście o niczym to jeszcze nie świadczy, bo to wystarczy jedna, tak jak wspominałem, już jedna skuteczna akcja, ale... No jak widzimy, to czego nie robi Armada, Exclusive wykonuje znakomicie. Czyli wszyscy zawodnicy niebiescy, którzy pojawią się na środku, są błyskawicznie wyławiani. No i to może być przesądzająca akcja. Chociaż tanki z Exclusive nie próżnują. Znają się na swojej robocie. Wigrid tutaj stara się pomóc na środku. Wie, że jeżeli uda się im utrzymać, jeżeli armadzie uda się utrzymać pozycję, to... No właśnie, zakończy się to przejęciem punktu. No i został ostatni punkt. Zdecydowanie najtrudniejszy na tej mapie. No ale żeby dobiec do niego, no to troszeczkę czasu musi minąć. Także tutaj Exclusive już się ustawiają. Bardzo dobrze tutaj Vondal zasłonił natychmiastowe zamrożenie. Ale jak widzimy, no nie przełożyło się to na sukces końcowy w tej akcji. Teraz Impression jeszcze. No i wygląda na to, że armada zdominowała Exclusive całkowicie. Umacniają teraz swoją pozycję na punkcie. No i wydaje się, że Exclusive już nie da rady odbić tego punktu. No i mamy w finale 1-1. I za chwilę wszystko rozstrzygnie się w trzecim meczu.
Też tak myślę. Jesteśmy co do tego zgodni, że Exclusive przegrało przez Asmoja. Asmoj był wyraźnie słaby, co jest bardzo do niego zresztą podobne i przyzwyczaił nas do tego w streamach zatytułowanych z Asmojem wśród zwierząt. Sebastian9009.pl. To jest klasyczny przykład gościa, którego wypadałoby zbanować. No i mamy ostatnie spotkanie, które za chwilę się rozpocznie. Jedna z najnowszych, jeżeli nie najnowsza. Niezbyt lubiana z tego, co się orientuje. Wielu zawodników narzeka na nią. Dość nieobliczalna. No ale tym razem pozwoli nam wyłonić tutaj zwycięzców ostatniego turnieju według starej formuły. Czy ze starymi umiejętnościami. Widzimy, nagle zaroiło się od graczy. Zdecydowanie Exclusive lepiej się odnalazło w sytuacji. Praktycznie przebiegli przez środek i nie pozwolili armadzie nawet zbliżyć się do środka. No ale jak widzimy, tutaj już zadecydowały o losach tego spotkania lodowe wiedźmy z armady, które bezlitośnie zamroziły zawodników Exclusive, co pozwoliło im armadzie wyeliminować większość z nich. No i tak naprawdę przeciwko dwóm ostatnim zawodnikom nie ma co tutaj, nie ma wyzwania dla armady. Także widzimy, no w pierwszej akcji zdecydowanie dominowała armada, przejęła punkt, zaczyna się naliczanie dla nich małych punktów. Także
wydaje się, że tutaj na początek dobra zaliczka dla tego zespołu. Exclusive się przegrupowuje, nie bardzo się kwapią do tutaj dalszych działań. Przyjęli taktykę armady, czyli nabijanie punktów klasowych dla sapera. No nie wiem, czy to jest fajne, no ale... Ale prawda jest taka, że tutaj oczekiwanie działa troszeczkę inaczej niż na mapach zdobywanie punktów, ponieważ cały czas, jak widzimy, pompa pompuje punkty drużynie czerwonej, czyli armadzie. Jeżeli za długo Exclusive będzie zwlekało z przeprowadzeniem jakiejś akcji, to po prostu nie zdążą już jej przeprowadzić. Widzimy, pojawił się Mortar. Mortar, który ma tutaj wywindować Exclusive na punkt. Jak widzimy, całkiem skutecznie się to odbyło. Punkt został przejęty. Armada chwilowo w rozsypce. No ale zobaczymy jak szybko i czy zdąży się odbudować. Niestety tutaj Impression z Steelgearem próbowali The Mighty'ego wyeliminować z Mortarem, ale nie bardzo im to wyszło. No i tutaj najgorsza rzecz, jaka mogła się stać dla aktualnych obrońców, czyli mechanizm został przeniesiony akurat niedaleko, ale tutaj obronę trzeba będzie budować od nowa. Bardzo prawdopodobne, że zanim drużyny dojdą do tego punktu, to na przykład stracą Exclusive, straci Mortar, a na pewno życie straci wielu zawodników. O, widzimy, że Vigrid też tutaj nie próżnował. Prawdopodobnie to jest Mortar pozostawiony przez Exclusive. Tak, widzimy niebieskie barwy wojenne. Ale Vigrid ma też swój Mortar, także... po wystrzelaniu ostatnich pocisków z tamtego... tutaj jest już gotowy. Gotowy nowy. Ciężko powiedzieć, co się stało, tak naprawdę. To, co widzimy tutaj, to... to tak naprawdę pozostawiony sobie punkt, którego Exclusive nie obroniło. Armada przyszła i po prostu przejęła go sobie. No wiadomo, jeżeli byli naciskani przez zespół przeciwny, to nie mieli wiele do powiedzenia. No ale myślę, że mogli wycofać się z walki tylko po to, żeby przybiec do punktu i tutaj zbudować sobie obronę na własnych warunkach. Jak widzimy tutaj Vigrid nie boi się wychodzić z Mortaru, stawia totemy nie tylko pomagają jego sojusznikom, ale także jemu nabijają punkty. Na pewno bardzo wartościowy zawodnik i na pewno wiele zespołów chciałoby mieć go w swoich szeregach. Bardzo dobre wejście Steelgeara, cała drużyna armady Exclusive praktycznie przewrócona. Szkoda, że za tą szarżą nie poszedł żaden atak Berserkerów na przykład z drużyny armady, bo to na pewno by mocno pomogło w utrzymaniu tego punktu. A tu jak widzimy Exclusive już na punkcie, już przejmuje ten punkt. Przynajmniej stara się jak może. Steelgear też został zamrożony i wyeliminowany. Tutaj tak naprawdę zabawa w punkty, bo sens niszczenia tego moździerza był znikomy. Szczególnie, że był tutaj krasnoludek, który mógł sprawdzić, czy znajdują się wewnątrz jakieś pociski. No i od tyłu widzimy, elfki próbują przeprowadzić dywersję, ale nie bardzo się to udaje.
i wszystkie oba zespoły już udają się na przeciwną stronę mapy, żeby przejąć punkt. No i ponownie ekskluzyw wolniejsze, armada okazała się być szybsza i zanim nastąpiło wyrównanie na punkty, to tak naprawdę punkt został przejęty. Tutaj bardzo dobry krąg nieśmiertelności po raz kolejny. Praktycznie zawsze, kiedy pojawi się podobny do tego Skyfire, Ganicus Pała rzuca krąg nieśmiertelności i ratuje swoją drużynę. Wyjątkowo szybko Exclusive odnalazło się tym razem na punkcie. Być może to jest ta akcja, po której nastąpi wyrównanie w małych punktach. Już widzimy, armada przeprowadza atak z dwóch stron. Na szczęście Exclusive w porę wróciło i mogą tutaj próbować. Oj, nieszczęśliwie. The Mighty opuścił mortar w bieg tank, który rozgromił Exclusive. Jak widzimy, armada już próbuje szczęścia, już próbuje przejąć ten punkt. No ale Exclusive tutaj obronną ręką z tej sytuacji wychodzi. Bardzo dobry instant, bardzo dobra klątwa i jeszcze lepszy wir Tiza, który wyjaśnia sytuację i dzięki któremu udało się utrzymać punkt. Odliczanie, które widzimy na czacie, to jest informacja mucho dla sojuszników, ile ma w danej chwili punktów klasowych. No już armada, posiłkując się moździerzem Vigrida, próbuje po raz kolejny przejąć. Bardzo dobre wejście Lajomiego. Bardzo tutaj rozgromieni zostali zawodnicy Exclusive. Zaraz potem poszedł Instant Freeze. I armada ponownie przejmuje punkty. Myślę, że to jest właśnie chwila, w której zostanie przeniesiony. Także za chwilę trzeba będzie budować swoją pozycję od nowa. Czerwony balkon, czyli wracamy na przeciwległą stronę mapy. I Exclusive błyskawicznie wróciło. Pojawiły się lodowe, które starają się przejąć ten punkt. Bardzo niemrawo to idzie, głównie ze względu na Lajomiego, którego będzie ciężko wyeliminować, zważywszy na to, że to jest jednak tank z 36 tysiącami życia. No ale może Exclusive się uda. Udało się, punkt przejęty. Nie jest duża strata, jest szansa, że uda się ją odrobić i może jeszcze zyskać zaliczkę przed przeniesieniem czy przed stratą tego punktu. Armada tak naprawdę musi się mocno skupić, mocno wysilić, ponieważ wydarzenia, jakie się rozgrywają w tym meczu, wyraźnie wskazują na to, że jest to bardzo wyrównane. I jeżeli któryś zespół się troszeczkę spóźni, to może mieć to przełożenie na końcowy wynik, a wiadomo, że zwycięzca tego spotkania bierze wszystko. Krąg nieśmiertelności, czyli umiejętność, z której Hematogen dość rzadko korzysta, tutaj widzimy, zdaje się być kluczem do gry Exclusive.
nie chcę tutaj wyrokować, czy to przyczyni się, czy nie przyczyni, w jakim stopniu przyczyniło się czy nie przyczyniło się do sytuacji, w jakiej się znajdujemy, ale na pewno w kluczowych momentach się pojawia i na pewno robi sporą robotę dla drużyny Exclusive. Bardzo dobre wejście Aceberry, idealnie, żeby znaleźć się w zasięgu obydwóch przeciwników, którzy starali się przejąć punkt. No ale niestety instant, który tutaj się pojawił, wyjaśnił sytuację i już armada ponownie na punkcie. No i właśnie, mechanizm się przenosi i jest szansa, że Exclusive uda się przejąć punkt czy mechanizm jeszcze zanim tak naprawdę dobiegnie tu armada, ale jak widzieliśmy, armada w ciemno pobiegła w kilka miejsc, żeby tutaj zyskać jak najwięcej punktów. Wiadomo, to oni odrabiają stratę do Exclusive, no ale... No i właśnie, Exclusive tutaj zostali wybici praktycznie przy tym punkcie. Ale wciąż jeszcze mają pewną przewagę. Na czacie tutaj widzimy nieobliczalne deklaracje widzów, co zrobią w przypadku zwycięstwa Exclusive. No cóż, trzymamy za słowo. No i życzymy oczywiście Exclusive wygrania tego meczu. Niektórym bardziej, tak jak całemu zespołowi Exclusive, niektórym mniej, tak jak Asmojowi, ale życzymy im zwycięstwa. No już armada wyszła na prowadzenie. No ale gdy armada starała się tam dziesiątkować Exclusive zaraz przy ich wyjściu z punktu, w tym czasie część drużyny Exclusive przejęło punkt. Armada też próbuje tutaj jakiś... No... I armada ponownie przejęła punkt. No teraz już jesteśmy na w takiej sytuacji, kiedy tutaj małe punkciki mogą zadecydować. Także każda sekunda jest na wagę złota i to, że pompa przenosi się w tym momencie, to jest wielkie szczęście Exclusive, którzy tak naprawdę nie powinni brnąć w tę walkę tutaj, tylko jak najszybciej udać się na i przejąć punkt. Jak widzimy, Ganikus, Mucho już są w drodze. No ale chyba nie uda się im to tego przejąć, zanim nie przyjdzie tutaj Hematomen z drużyną. Także teraz albo nigdy. Exclusive musi się spiąć, musi przejąć ten punkt. Aha. No i będą musieli się bronić przez prawie 2 minuty. Już tutaj prawie cała drużyna Exclusive próbuje atakować. Asmoi wbiega między zawodników armady. Skyfire prawdopodobnie Mucho. I armada przejęła punkt. No i teraz 90 sekund obrony. Półtorej minuty. No i oczywiście
trzeba liczyć na to, że mechanizm pozostanie w tym miejscu.